wzór na ciepło pobrane przez gaz przemianie izochorycznej, to iloczyn liczby moli gazu, ciepła molowego przy stałej objętości i przyrost temperatury gazu, jaki wówczas nastąpił. Spójrz na lewą stronę ekranu. Mamy tam dwa równania. Pierwsze z nich to stosunek ciepła molowego przy stałym ciśnieniu do ciepła molowego przy stałej objętości. Jest to kappa. Znamy kappa. Drugie równanie podaje związek między ciepłem molowym przy stałym ciśnieniu i objętości wraz ze stałą gazową R. Te trzy równania nam wystarczą. Ciepło poszukiwane to równanie ostatnie. Nie znamy w tym równaniu CV. CV wyznaczymy z dwóch pierwszych. Zrobimy to w ten sposób. Z pierwszego wyznaczamy CP. Wstawiamy je do równania drugiego w to miejsce, otrzymując taką zależność, a następnie CV z prawej strony przenosimy na lewą, wyciągamy CV przed nawias i znajdujemy CV. Mając CV idziemy do równania ostatniego i znajdujemy ostateczny wzór na ciepło pobrane w przemianie izochorycznej gazu opisanego w zadaniu.